Krzysztof Bąk, pierwszy mecz w 2016 roku w pierwszej lidze i od razu gol. Szacunek. Ja bym tego tak nie odbierał, że kto tam strzelił, to po prostu strzelił. Ważne, że drużyna zapunktowała na było nie było bardzo ciężkim terenie, gdzie Zawisza cały czas jeszcze myślał o tym, żeby powalczyć o te jedno z dwóch premiowanych miejsc dających awans. No, mam nadzieję, że wybiliśmy im już to z głowy, ale że będą dalej grać z takim samym zaangażowaniem i odbierać punkty innym zespołom. Tobia wygrywa na wyjeździe i to naprawdę w niezłym stylu. No, trzeba pochwalić się was zawodników, że potrafiliście wygrać w tym momencie, kiedy powiedzmy sobie szczerze, zespołowi nie szło. Bo ja wiem, znaczy to kibice tak oceniają, że nie szło. W wielu meczach byliśmy zespołem dominującym, a brakowało tej kropki nad i. Dzisiaj też nie było tak, jakbyśmy sobie zakładali, bo było kilka sytuacji, które były idealnie rozwiązane w meczu w pierwszej rundzie z Chojnicami, gdzie wychodziliśmy 2 na 1, 3 na 2, 3 na 1. Tutaj tej skuteczności zabrakło, ale nie, na szczęście nasze wystarczyło do tego, żeby wywieźć 3 punkty. Z tego co wiem, bramka czwarta Surdyka była nieuznana, nieprawidłowo, bo piłka nie wyszła, więc to też nam dałoby trochę więcej spokoju, trochę więcej wyrachowania, a tak to do ostatniego gwizdka trzeba było drżeć o to, żeby tutaj znowu przypadkiem nie powtórzył się scenariusz z pierwszego meczu z Zawiszą, no bo to już był naprawdę dramat dla nas. Ale chyba zgodzi się, że to jest jakieś takie oczyszczenie z tego niedosytu. Znaczy na pewno bardzo duży niedosyt był, aczkolwiek my mieliśmy swój plan, który wykonaliśmy. Nie powiem, że w 100%, bo nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej, ale wykonaliśmy go na tyle na tyle dużej ilości procentów, że co dało nam 3 punkty, zwycięstwo i no, taki oddech, bo taki dodatkowy kop, że tak powiem, przed następnym meczem, gdzie myślę, że jeszcze cięższy przeciwnik nas czeka, Wisła Płock, mimo że u siebie to jest drużyna jeszcze wyżej niż Zawisza. Chyba grająca, wydaje mi się, trochę lepszy futbol, ale w pierwszym meczu byliśmy blisko remisu albo wywiezienia punktów z Płocka. Na pewno w tym meczu zrobimy wszystko, żeby te punkty wszystkie zostały u nas w Bytowie.